to pa, pa, panowie, tym panowie, Ewa, czyli proszę to, ostatni Iwona? Raz, nie spierdolcie tego. Włączcie czytanie wiadomości, no. Możecie sobie poregulować. Żeby nie było takich posłań, takich prymitywnych żartów. Ja to też będę nagrywał poziomu swojego, także... Możecie sobie wybrać jakiś... Tylko na, naprawdę. Dużo tam nagrasz. No jeżeli tak, to pierdolimy całą kurwa lekturę szkoły. Obrazka, czyli że będzie w tle za tym... Ja tego nie miałem na lekturze, elo. Ja jak kurwa nie miałeś? Nie wiem, ja tego po prostu... Chorowałeś kurwa! Na lekturę szkoły. Albo ty jesteś kurwa z tej epoki Harry'ego Pottera, kurwa. Co? No Harry Potter teraz jest tym. No co wy pierdolicie? No ja czytałem kamienie na szaniec. Nie wiem. Ale muszę przyznać, że jestem z epoki Harry'ego Pottera i tak czy siak miałem kamienie na szaniec, więc on nie co ty pierdolisz? Miałem 12 lat jak Harry Potter kurwa wystarczył. I jeszcze kurwa stary mi go przyniósł kurwa na takim... tak, kolne pale nie możesz. Ja miałem normalnie jako lektura szkolna w gimbasie. Nie wiem, ja nigdy Harry'ego Pottera nie ogarniałem. Ani filmów, ani książek. Harry Potter to gówno. Dobra, ja nigdy go nie lubię. Muszę Harry Potter to gówno. User left your channel. User. O, ja mam jeszcze tego... voice packa z anime. Nie. Immersyjnie. Ale panowie naprawdę po stronie nie mieć ogar, żeby ten... No wiem, Maciek, spokojnie. Za każde nieposłuszeństwo będzie rozstrzelanie w tył głowy. Nie. Właśnie tego, za kogo ja się wpierdoliłem w końcu, zapomniałem sprawdzić tego. Ale do kogo Niemcy dołączają? Do Bluforu. Wszyscy do Bluforu. Tak. Okej. Okay. Później boty będą na nas strzelać. Trzeba już się zgra, bo ja Morrowindę gram. Buddy left your channel. User left your channel. Wbijać już na mapę? No chyba. No już są na tasku w sumie. W sumie się zdziwiłem, że tak szybko. No jeszcze raz panie ma. Rickson. Kurwa, trzeba było wcześniej gadać. Jak to? User left your channel. Channel switched. User left your channel. Warszawa. Okay. Tak, tak. Czego nie rozumiesz, to jest Warszawa. Ej, dobra, to odłączcie się od razu, Niemcy, od tych. No, i dołączcie do mnie, do drużyny. Ja se kurwa włączam serię, bo to jest zbyt kolorowe tutaj. Wszystko. Proszę. Dobra, ja Maciek, kto jeszcze tam był? Dobra. Łukaj, chodź za mnie. Ej, Łukasz, też masz widy? Tylko ja mam z widy. Kto tam jeszcze był? Co? Też masz z widy w tym miejscu, czy tylko ja z widy? Nie, tylko ty. Chyba. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza misja była Wajwet. O kryptonimie operacja, akcja pod Arsenałem, dzień dobry. Ja, a daj się daj suba. Nie. Zobaczymy, czy miejsca dysku starczy. Proszę okazać papiery osobiste. Papierem bitem. Nie, to się mówi tak. Papierem bitem. HALT! Papierem bitem! Cebula? Masz. Okresu dostałem. Będę chciał co, gdzie? Masz cebula, dzień dobry. Gdzie? Tak działa. Cześć, towarzysz Adam. Pod ścianą ładnie. Dokładnie tam się ustawić, gdzie wszyscy. Kurwa! Wstań chujku głupi, bo się przejść nie da. Ścianą. On odgrywa RP, udaje asfalt. Zostaw go. Ale wtedy nie było asfaltu. Bo jest czarny? Łukasz, no, żeby kurwa, ten... Dobra, ja mam to jest wszystko czarno-białe, zajebakie, warszawski. Gdzieś się ustawić. Teraz wszyscy śpiewamy niemiecki hymn. Zik, hej, zik, laj, zik, hej. Ale Łukasz. Co?
I chuj, i pomocy. Nie obrażaj. Zikajno. Dobrze, i tylko jeden mi odhaltował. Murzyn, czego do pizza pierdolny? Czarny Polak. No kurwa, mówi to. Co ty Defi robisz? Defi jest scary run. Ja odgrywam RP. Faktycznie, ej, jak będziemy uciekać, to można tego dawać. A, boję się, boję się. Ej, ale w sumie ja się boję. Krótka pomocy. Ja się boję. Ja się boję. Dobra, wyłaź się. Boję się. Moja jednostka tam była. Boję się. Ty, ale jak leżysz, też to działa. Dobra, panowie. Już chwileczkę, powiem tak. Będą dwa teleporty. No niestety, musimy to jakoś zrobić, bo chciałbym, żeby po prostu Rudego wsadzano do ciężarówki, a jeżeli zmienimy, to wiecie, jak będzie się zachować. Rody do ciężarówki. Dobra, macie już ustawione na mapie, jakie będą mapy. Mapy nie mamy. Zaraz dostaniecie, dajcie dokończyć, proszę, na briefingu. Wiecie, jak macie się zachowywać. Witamy Kamroba, który się zmusił. Dołączamy do drużyny Kamroba. Troszkę inną pogodę, a nie tak słonecznie, tak zachmurz niebo, tak wiesz. No. Zaraz będzie spokojnie. Przybyć klimaty Warszawy. Przypominam, że to jest... przypominam, że mamy... O, teraz że kurwa mamy, mapę pierdolę. Przypominam, że mamy... to jest... tak. To jest już zimno. Że udajemy, że jest zimno. Czekajcie, bo coś mi się pod drzwiami kręci. Zaraz wracam. Kierownik. Dzieci wyłażą z piwnicy. Bukaj, ty jesteś kierowcą, co nie? Tak. Dzieci mu robią powstanie warszawskie z piwnicy. Ej, synu, pamiętaj, że na wizji jesteś, no. Jak na wizji? Kto nagrywa u mnie? Ja. Kupa, jak ostatnio byłem. A u tego Defiego? Dobra, mam nagrywać, nie ma sprawy, już się robi, zaraz zobaczymy, jak. Kto nagrywał Defiego? A co chcesz? Ja chyba. Ej, no, pytanie, no, czy wie ktoś, jak mogę wyłączyć no nie. Takie sześciokąty? Które mi się wyświetlają na wszystkich... ty? Co? Na każdym mi się wyświetla taki sześciokąt. Waleczny, spójrz w górę. Tutaj jest... Ejbe, spójrz w górę. Tak bywa czasami. Mam prośbę dla towarzyszu Deutschlandów, że nie wchodził do mnie na stream. Nie przeszkadza to. Znaczy, bo chciałem takie full RP, wiesz, tak... To wyłącz sobie cały interfejs w armii, może to ci pomoże. Co ty na to? Będziemy, że mamy ej, to pomogło. W taki dobra. Sposób, żeby się nie zabić, żeby się nie ma za życie. No wiadomo, że mamy się zabić, po części mamy się zabić, ale mamy się nie zabić. Zostawcie to. RP. Dużo huku, dużo dymu, ale nic ma wiesz, z tego nie wiesz, być. Wiesz, jak robią rekonstrukcję, jak się na początku mówię, że mamy Rudy. Się wycofywać ta druga. Rudy. Jak widzą, wiesz, zostawią to. O tak. Ale ustawcie się pięknie, ładnie, nie chodzi o to. Rudy, czy my mamy w ogóle to, nie wchodzić po to mają zostawić. Ale ja atakuję. Ale nie masz wyjścia. Dobra, gnoje! No, coś na takiej zasadzie. Pizdy pod ścianę, zamknąć pizdy, gnoje. Ładnie, czysty pod ścianę, proszę. Co kurwa robię? Dobra. Zamknijcie się chwilkę, dajcie mi, mówiłem, prosiłem. Powtórzyłem, kurwa, to co Wiber gada, o co ci chodzi? Kurwa, ja pierdolę. Co to było? Ty kurwa. Dobrze się zaczyna? Ale ty spokój się. Okej, Wiwet, dawaj. Nie, bo go... Bo maltretują pod drzwiami, kurwa. Robią mu kolejną akcję pod arsenałem. A o głowo to pamiętajcie. Wystawa. Jeżeli jesteście zwykłym Wehrmachtem. Klepnę zaraz. To dla waszej informacji, bo będę teraz bił za to. Ty mój ryj teraz Wehrmacht... się tak zmieniasz, okej? Okay. Wehrmacht wszystko Feldgrau ubiera, nie? Co to za flaga? Tak teraz? Zikaj! To się kręci? Co ubiera? Nie, bo nie, teraz być smutny, na telefonie być wkurwiony. W kolorze Feldgrau. Jakie Niemcy? Tak, nie czarno, tak, tylko... Tak, no to chuj. Czaro. Czarno to mieli tylko SS-mani, nie? Tak. No. I Gestapo. Tak. O, good? Zar good. Flaga mi tu... Deutschland, Deutschland, no i chuj po monetyzacji. Wiesz, monetyzacja zaczyna się od tysiaka subów. Więc jak na razie nie mam monetyzacji. Łukasz, no. tak jak teraz czatem to się wytliszej, bo... nie gadam. Tylko odpowiedziałem Petruniowi, że już po monetyzacji. Dobrze, ale to... Ty trzymasz,
Dobrze, koledzy, bo już jesteśmy w Warszawce, Warszawka i prosiłbym nie robić sobie... Taki tak, ustawcie się normalnie, ładnie, pięknie. Dlatego ustaw się tak, żebyś miał miejsce, żebyś nie stał przed szeregiem. Gruby. Normalnie, siekiera, motyka, kolej. Tak dalej. O, przypomniałem. Ustawcie się tak, żeby każdy nie wychodził spoza linii, nie? Tak ładnie się ustawcie. Nie ma linii. To ustaw się w linii. Jak ta piosenka? Przymiera Boga, głupi malarz, przegrał wojnę, Niko, malarz. Głupi malarz. Ja już nie pamiętam. Big brain idea. I właśnie za to dostałeś wrzucony do więźniarki, na Paweł. Pamiętaj ty, szwabski ryju, że mogę za każdym razem się zbuntować, wziąć Lugera i cię zastrzelić. Jeb. Tak, spoliczkowany. Ale co to za brzydka flaga? A czemu to jest flaga Francji? Taką wywiesili, jak byłem we Francji. O, teleport jakiś tu jest. Nie dotykaj. To jest pewnie tego. To jest pewnie Polaków, bo się skapitulowali. To jest flaga Francji. Francuzi przybili nam z pomocą. Wreszcie. Siedzi tu teraz 70-letni weteran, ale big który powalczył w Warszawie, a to takie rzeczy gada. Ale big cook. Cześć, Okrzy. No, walczył, wywalczył, działa. Po co drążyć temat? Ale chłop ma big cooka. Dobra, poproszę trzecią Rzeszę o to, żeby udała się pod swoją przyszłą flagę. Przyszłą flagę. Znaczy, jak pamiętam, to była Rody. Rody, ty też. Ło, siema, chłopaki, z trzeciej Rzeszy. No właśnie, to było jeszcze przed Rzeszą jeszcze była ta flaga. Kurwa, wypierdalaj mi na ten teleport. Prawego pociśniemy. Gestapo. Flaga przed tym. Już, tylko muszę iść za bok. Biały pasek zamiast żółtego. No, pierdolisz. Co tam widzowie? Mamy, dobra, kurwa, panowie. Czarnucha Turasa. Kazał nam się tego? Piotrniu? Tak. Pika. No mów. Co tam? Okej, panowie, czekajcie. Chciałbym, żebyście teraz przebrali się w ciuchy cywilne. Nie ma być żadnych okularów takich typowo, nie ma być żadnych mundurów, nie ma być żadnych kamizelek i możecie wziąć bandaże, żadnych porfin, żadnych tego bandaże, tylko żeby sobie, czy tam stazę, żeby rękę sobie owinąć, tak? Nie ma być żadnej broni oprócz noża. Rozumiano? Zrozumiał. Co mnie ominęło? Dobra. Przebierasz się na ciuchy cywilne, bierzesz parę bandaży i noc. Powiem tak, jeżeli zobaczę takim... No mów. Jeżeli zobaczę na jakimś trupie, albo na kimś, to teraz po prostu będzie tutaj, że ma jakieś dodatkowe rzeczy, no to niestety będzie, tak jak mówię, 24 godziny. Czyli tylko cywilne ciuchy, parę bandaży. Tylko cywilne ciuchy, parę bandaży i noże. Okej. Okay. Już chwilę. Zwykły zegarek się łapie do cywilnych ciuchów? Możecie sobie, mówię, imersyjnie macie się ubrać na lata 40, tak? Dobra. Czyli długie płaszcze, pamiętajcie, że jest zimno, nie macie podkreślonych tych, nie macie podciągniętych rękawków. Poczekajcie, bo teraz gdzieś indziej jest... Arsenał. Wyposażeniu. A właśnie, wyposażeniu. Okej. Okay. Nie chcę, bo naprawdę postawię skrzynkę, wsadzę tam ubrania i żebyście ten... Panowie, powaga, żadnych noktowizji gramy tylko w dzień, żadnych map, bo tego nie było. Pamiętajcie, że ten, zaraz zostaniecie na punkcie swoim i oczywiście wchodzicie już na punkt Polska, tak? Znaczy, tam przygotowujecie się. Nie możecie mieć mapy, bo nie zdobyliście jeszcze mapy. Okay. A ty się na razie zwykłym cywilem wychodzącym z domu. Jeżeli wychodzisz z domu, bierzesz mapę? No nie będę. Nie bierzesz, no właśnie. Możecie mieć tylko scyzoryki, no tutaj mamy noże zwykłe, tak? Dobra. Nokia 3.10? Ja ci kurwa wynokiuję zaraz.
Ale cisza. Ogólnie jak coś defi, to odpalam nagrywanie, jak już będziemy ten, no już przez brain. Powiem jedno, Gestapo zadziałało dynamicznie. Ale Łukasz, ja mam streama, hopie. Powiedziałem Polskę dla Polaków i od razu mnie pobili. Że zacznę rzucać. Dobra, idę ich pobić też, powodzenia. Pa, pa. Zapraszam do tego pana. Teletubisie mówią papa. Polska dla Polaków. Mówię, że ja też tego filmuję, więc... Kurwa, to ile was? 55. Nie, 44. Kurwa, ja to pierdolę. Dobra, panowie, możecie podejść, zacząć wybierać. Co? Na cywila, ta? Tak. A ja już chyba znalazłem sobie ciuchy. Kurwa, ile tu jest ciuchów. User left your channel. Ty, to przypomina coś dlaczego? Złego? Nie, to nie jest to. User joined your channel. Ale kurwa zajebiste! Ale jajce. O, miałem crasha przez moment chyba. Jakbyś miał crasha, to by cię wyjebało całkowicie z army. Znaczy, w sensie nie, miałem zwiechę tą totalną. Ty to ująłem. O. Dlaczego strój księdza jest w ubraniach cywilnych? A to co jest? Warlock? Pamiętajcie, że jest zima, chłopie, nie? Tak, ja szukam takiego płaszczyka fajnego. On nie był z moda. To co? A, mundury. O, dobra, tutaj gdzieś. O, jakie ładne, Boże, jak ładnie wygląda. Dobra, ja w sumie już jestem, tylko sobie ogarnę kilka bandaży. No. A i noża, tak, przypominam o nożu. Powiedzcie mi, kto oglądał Peaky Blinders? Co? Peaky Blinders. Peaky Blinders, jakoś tak. Ja taki serial. No, oglądałem. Bo strasznie kusi mnie, żeby wziąć tą kapotę. Ogólnie jak napiszecie CIF, to macie wszystkie ubrania cywilne i tyle. No to bierzemy. Kolnem zabijecie za to. Kto? Powiedz, że wziąłeś katanę. Wiedziałem to. Bierzemy kurwa dusz. Gdzie jest ten zwykły płaszczyk? Ja się pytam. Wiecie co? Powiem tak. Założenie, nałożenie sobie tej czarno-białej winiety i ogółem czarno-białego filtru to jest... Powoduje to, że deltonistą. Tak, wiemy. To nie jest dobry pomysł, bo to... Powiem tak. Czarna czapka wygląda jak czarna czapka. Niebieska wygląda jak czarna, brązowa jak czarna, zielona jak czarna, szara jak czarna i wszystko jak czarne. Czyli twoje klimaty, no proste. Dobra, defi, idziesz w złe wody. O, a nie, dobra, to podejrzanie wygląda. Nie, ta kapotka jest po prostu cudowna. Kurwa, zostawiam. Nie wiem, czy to brązowe gówno pasuje na mnie, nie wiem, czy to z epoki pasuje, czy nie. Kurwa, chujowe te ciuchy. Z sweterkiem. Narzekasz. Dobra, gdzie wy ten nóż znaleźliście? W pistoletach. O, pięknie, dziękuję. Dobra, chuj, biorę takie coś. Tylko, że ten nóż... Ale to jest tylko jeden nóż, nie? Kto bierze dudy? A ja można wziąć jakieś torby na ramię? Ale się wziął, typu małe plecaczki? No teoretycznie nikt ci nie broni, tak? Jakby to pasuje, no to... Ale mam zajebisty kapel... Czemu tam ktoś wygląda jak kurwa Adolf Hitler? To... Ale mam płaszcz. On wygląda kurwa bardzo podobnie z włosów. Aha, już wiem, o którego ci nawet chodzi. On tak.
Krótka, kurwa? On kurwa wygląda jak Hitler. Nie, war, fars. O, ja pierdolę. Wyglądasz jak Hitler. Jebany Hitler. Ładne ubrania. Pamiętajcie, weźcie sobie zapasowe noże do noża. Ale on ma tam kilkaset użyć, więc nie będzie raczej potrzebny. Znaczy, powiem tak, można wziąć, bo i tak one nic nie zajmują. Ja sobie biorę dwa zapasowe, jak coś. Gdzie są te kurwa zajebiste okularki? A, zapisz to sobie sloty, hopuszki. Hopuszki. Hopuszki, no. Hopuszki. Babuszki? Hopuszki. Czemu ja tego noża nie widzę nigdzie? W pistolecie jest. Jest, dobra. A ile brać bandaży? Nie wiem, weź z 8 knife. Uciskowych, 8 elastycznych. Ale nóż ma albo tego, magazynek. Nóż ma magazynek. O, weźcie sobie tego, da się wziąć rękawiczki, to weźcie sobie rękawiczki, jak nie macie. Gdzie są rękawiczki? W jakim tym? W maskach. Nakryciach twarzy. Nakryciach okej. Okay. Dobrze. Gyle OVS. Tylko map nie bierzcie. Oczywiście, że nie. Czy u mnie te rękawiczki, kurwa? Ej, dosłownie robię dzisiaj ze ślepego, kurwa, czarne okulary. Możecie kompas wziąć, bo powiedzmy, że w tym scyzoryku może być kompas, ale no mapy nie wiesz. Stazę mogę, czy nie? Weź. Tak. Ale z dwie max. Szynnie biorę. Uwaga, mówię to, bo wiem, że mało kto widział mnie w ten sposób. Patrzcie na to. Czarny waleczny, biały waleczny. Nic się nie zmieniło. Nie jesteś biały. Co jest? Jak to? Jestem biały. Nie jesteś. A ja sobie wziąłem magazynki. W naszych oczach zawsze będziesz czarny. Ej, a powiem tak, ładne skiny są w tej II wojnie światowej, te ludzi. W naszych oczach zawsze będziesz czarny. Ej, no właśnie. Zmieni ubranie, masz być na cywila, nie żołnierza. Zegarek sobie bieremy? Możemy. No pozwolił. Jak chcesz, masz się ubrać na cywila. Ej, to jest dobre, weźcie sobie zegarki i będziemy coś takiego robić tego, zsynchronizować tego zegarki i będziemy... A, to będzie dobre. To się nigdy nie uda. No, uda się, na pewno. Cicho bądź. Kompasy brać czy nie? Możesz, jak chcesz. Masz raz na Wehrmacht. Ile bierzecie elastycznych? Z ciekawości. 8 wziąłem. O kurwa, ale ja teraz śmiesznie wyglądam. Ja po 4 wziąłem. Gdzie są te... A przypadkiem nadal dla was jestem czarny? Tak? Tak. Tak. Dlaczego jestem nie jest, no nie jesteś murzynem, no śmiejemy się. O, ciebie, teraz kurde. Jesteś. O. Ale jesteś szpetnym białym. Właśnie, jestem piękny. Piękno ma inne... Ma inny wygląd chyba dla ciebie. Wyglądam, szczerze to wyglądam najbardziej na takiego powstańcę, bo wyglądam po prostu, mam rany i jestem młody. I chuj, będzie nie bierzemy udziału w powstaniu. Takie powstanie, co wam chodzi? Co to było w ogóle? Jezu, wszyscy wyglądają jak dziadki tutaj, kurwa, macie. Ej, kurde, mój chłop nie ma oczu. Ma. Teraz spójrz. Ma. No niemożliwe, nie mam oczu. Ma. Mam oczodoły tylko. Ma oczy. Może ci się tak jakoś arsenał przybliżył do ściany, bo ty jesteś blisko ściany. Znaczy nie, ja się kręcę sobie moją perspektywą. Dobra, chuj, jakiś brzydki człowiek musi być. Kurwa, ten jest zajebisty. Nie. Jakby co, pod mięsień zarochować się broni, jakby ktoś nie wiedział. To zjadłem. Co to kurwa? Myślę, że ktoś strzelał. On tak działa ten nóg. Gdzie jest waleczny? Bicie po ziemi. O, waleczny ma białą mordę. A w papery też mogę brać, czy... Ale po co ci masz tylko nóż? Ej, właśnie, ja bym wziął stopery. Jeszcze raz ktoś uderzy tym nożem. Waleczny! Ej, kto bierze plecak? A, dobra, Defi. Defi, czy jest zgoda na ten, na stopery? Ale w zasadzie po co ci? Nie będzie strzelał w zasadzie. No dobrze, ale okej. Okay. Nie daj Boże, że będą koło mnie strzelali. Nie chciałbym, żeby później w uszach piszczały nic. Szczerze, ale normalnie tak... wychodząc na miasto też bierzesz stopery? No, no, uważam, ale nie, szczerze, uważam, że stopery to są akurat auto, off-RP je się bierze. Bo tak. Akurat one się przydają akurat.
Moim zdaniem też, bez tego to będzie bez sensu jakiekolwiek strzelanie. Cześć, Adam. Dobra, weźcie. Coś czuję, że Rewa go bierze dopiero na pierwszy ogień, kurwa, nie? Wygląda jak te paski, żeby pojmać kogoś? Właśnie, a sam dał paski Żydów na ramienie, czy nie? Nie. To kurwa zabrzmiał jak kot. Nie wiem. Chyba ja. Mister. Bo wiecie. Oho, live'a mi przycina, zajebiście. Jakoś Macieja z nami nie ma. Dlatego pytałem, czy można ten Macieja przehandlować Niemcom i wygrać wojnę w ten sposób. No, opaski można brać, ale no, po co ci opaska Żyda? Ale, nie, sorry, Defi, wyglądasz jak współczesny hippie, kurwa, no nie mogę. No, ale to jeszcze leggings obcisłe. Ja pierdolę, no to mi chodzi. I ten szaliczek pod brodą, i okulary, i czapeczka. Ja mam strój no, muzyka. Jesteś hipsterem, chłopie. Kurwa, no, szpil, ja mam strój muzyka. Uspokój się. Ej, walisz po sobie tak krótko? A ty wyglądasz jak francuski malarz, kurwa. Artysty. Gdzie jest Adolf Hitler, kurwa? Co chcesz? Adolf Hitler ci kurwa schował. Tam jest, kurwa. Stoi, patrzcie, kurwa, pod przykrywką. Co, chcesz w nasze szeregi wejść, tak? Tak, tak, no. Oj, nieładnie. Serlok, kurwa. Zrobimy z nim tak, że on pójdzie gadać z ten, z żołnierzami, z Wehrmachtem. Dobra, chodźcie na... Tepajcie się na pole. Kurwa mać. To ty mówisz? Co? To? Zajebać go! Kogo? Zdrajca! Detal, schowaj nóż. Piotruniu chodzi. Dobra, dzieje. Ale muszę przyznać, jak się chowa nóż? Zaraz. Wygląda ładnie. No niby tak, no ale już tak wszystko zniszczone. Ty, wziął ktoś ty tytki? Dobra, panowie, już jestem. Teraz tak, Macie możliwość zabrania. Bardzo ładnie się ubraliście, gratuluję. Bardzo mi się podoba. Dobra, co za plecaki, które miało nie być? A miało nie być? No dobra, no wychodzi z plecakiem do szkoły? A to jest worek, tylko zwykły. O, to już nie będziesz miał worka. Mogę go wyrzucić. 2, 1 i puf. Już. A jeszcze nie. Dalej mam. Już, dalej mam. I puf. A jak, co kurwa, jest? Masz go? Co jest, kurwa? Weź go co po prostu, jest, kurwa, wyrzuć. Proszę. I Vivę to usunie. Dobra. Proszę też kolegę, który ma torbę. Jacku. Już. Widzisz, torba to wygląda normalnie akurat, nie wiem. A worek na plecach też nie jest jakiś specjalny. Nie, akurat worek to dziwnie wygląda, ale torba, ale torba mieli spoko. Dużo ludzi. Torba miało dużo ludzi. No dobra, no ale to będzie podejrzane. Od razu mówię, że Niemcy mogą się przypierdolić. No, ale... Okej, panowie. Nie mam nic. Powiem tak, znacie Warszawę na 100%, dlatego wiecie, że jak pójdziecie wzdłuż tej drogi i w lewo, pierwsza w lewo, dojdziecie do punktu Gestapo. Jest tam punkt czerwony, prawdopodobnie będziecie mieli sprawdzane bilety. Radziłbym się mocno nie kręcić. I jeżeli już zabijecie pierwszego oficera, dostaniecie mapę, radziłbym sobie na przykład, nie wiem, tutaj stworzyć punkt kontrolny. Zaraz może wam pomogę trochę. No flaga jest. Mhm. No poddajemy się, tak? Ej, czy tylko ja mam takiego laga, jak klikam prawym i przybliżam sobie? To też lag. No, ej, faktycha. Jesteście na coś live'a? Nie klikajcie pod rząd, bo to mi prawie wywaliło. Off RP, jak klikasz plusy na numeryczny, działa normalnie. Tak samo jak na poczne przyciski. Potwierdzam. Ej, to jest naprawdę dziwne. O Boże. Zobaczcie, czy da się wejść do tego kościoła. What the f... Ło, pierunie. O kurde. Raz się odwracam i już. Nie da się. Nie da się. Kościółek zamknięty. Kurwa mać. Daj nie, taki Niemcy chyba będą wiedzieć, gdzie jesteś. Żaden budynek. Notre Dame nam zaraz rywalnie. O, drugi. A do tego?
Nie? Tego. Da się, do drugiego się da. A, do tego? Do budynku się da, pewnie. Ja już widzę po oknach. Jezus! Bim, bim. Da się, da się. Co? Dobra. No to uznajmy, że to będzie wasza baza, tak? Tutaj się zbieracie zawsze, jeżeli już będzie, będzie ciemno. No, zamknij się, tak, dobra. Dam wam jeszcze latarnię. Hello. Ktoś ci kazał tam wchodzić, wychodź. A ktoś mi zabronił tam wchodzić? A? Ech. Panie hipiście, kurwa. Wiwet, jeszcze pytanie z kategorii technicznej, bo mówiłeś, że jak ktoś padnie... Czekaj. Okay. Czekaj, bo stawiam. To nie jeszcze raz? I jak ktoś padnie podczas jakiegoś tam ataku, walki, cokolwiek, tak? To wchodzi żeby... tutaj i czekasz, się skończy akcja. O właśnie, teraz ten koniec akcji, czekamy na jakiś sygnał, czy jak to ustalamy po prostu? No, zobaczycie, no jeżeli koledzy wrócą z bronią, no to wtedy wiesz, że to będzie koniec, tak? Okay. A tak myślę sobie, to nie jest podejrzane, że to jest jedyny... budynek, który jest cały... Zamknij się! Na... To wcale nie... Waleczny! To jest rozjebane, szyba jest wybita, okno takie rozpierdolone, cegła na nie wierzchu. Wiem, czy będą lampy, dlatego dostawiłem wam jedną, żeby nie było. Dobra, rowery. Kto jeździ rowerkiem? Ja chcę. Zakupuję. O, czyli ja Jutka. Nie, bo to ja decyduję, kto będzie jeździł rowerkiem. Pytanie tylko za milion, gdzie są rowery? W pojazdach. Gdzie? Cywilnych. A. W cywilnych? Ale co w cywilnych? Łodzie, drony. Pisz ale nie może... w tych cywilnych, tylko z moda. Pisz może Vivet po prostu w zakładkę bike i ci wyskoczy. A mam po angielsku, po polsku mam. To rower. No rower też nie szukam. A bike? A może być prawdopodobnie bike, ponieważ to jednak jest chyba z modyfikacji, więc mogło nie tłumaczyć. No. B-E? Nie, B. B-I-K-E. Tak. Nie mam. To poskacz po zakładkach może. O, skacz. Blue for, up for i tak dalej, nie? Coś widać z tego dachu? No, nie da się wejść. Ty może któryś z nas będzie piekarzem i po prostu będzie od środka działać. Będzie dawać informacje. Tak jak było. Jak z babeczkami. Kontakt i żelkami. Dawajmy, że rozmawiamy o wolnych Niemcach. A, coś tu jedzie. Niemcy jadą. Coś jest... Dobra, halt. Dzień dobry, sąsiedzie. Dobra, halt. A, dobra, wiem o co chodzi. Tak. Czemu kurwa wygląda jak kobieta? Guten Tag. Bo ten tak. Tak. Obywatele, co to za nielegalne zgromadzenie? Chyba papierki trzeba sprawdzić. Papierom witam. Papierki, ustawić się w kolumnie już. Od mojej lewej strony i radzę żadnych sztuczek, bo ci panowie tu za mną będą strzelać. Schnell. Już panie Niemiec. Schnella. Dobra, ty z lewej. Tak, ty, podejdź. Ja? Naturli. Papiery. Name. Papiery, imię i nazwisko. Name, surname. Sierżancie Kamrop, przeszukajcie ten budynek, czy tam żadni zdezolowani się nie chowają. Jawol. Najebanych udajemy. Pokażecie te papiery, czy mam was aresztować? Rewizja. Namę. Przepraszam, Dobry, co tu się... Porname. Oj się... O,
Turnament. Dąbrowski. Co on tu tutaj? Dąbrowski. Co robicie tutaj? Dlaczego jesteście tu? Halo. Ze znajomymi przyszłem. Znajomymi, tak? Fleszki jeszcze trochę? Dobrze, wstąpić do szeregu. Kolejny. Zostawiłem. Ty! Podejdź. Mamę. Kurde. Imię. Może oni będą mieli. Ja czekaj, ja muszę chyba usiąść. Ja muszę usiąść. Turnamę. O, ja pierdzę. Ale mi się wyobie kręci. Turnamę. Wstawaj, okaz szacunek. Jeszcze pożegam. Jeden wajs? Dobra, co to robicie? O Jezu. Z kolegami się spotkałem, takie koleżeńskie po szkole. To jest za dużo tutaj was do tego szkolowego. Dobra, wstąpić. Kolejny. Komendant melduje, że budynek wszyscy. Zrozumiałem. Damy. Tutaj tak, Janusz. Janusz? Janusz, dobrze. Brak. Brak? Dobrze. Obrócić się, ręce na głowę. Przeszukanie kontrolne. Ręce na głowę, sztel. Przeszukuję. Sprawdźcie go. Manus! To jest Cezoryk od dziadka. Cezoryk. Proszę pana. Niech pan lepiej uważa. Bo jeżeli zobaczę pana, że pan tym scyzorykiem macha po ulicy, to ino kaput, ja? Ja. O, do szeregu. Do szeregu, sztel. Już! Następny. Namy. Kwiatkowski. Kwiatkowski? Kwiatkowski Grzegorz. Sierżancie, nadajcie na radio w motorze i spytajcie się, czy nie szukamy jakiegoś Kwiatkowskiego. Do komórki szarych szeregów nie należał. Czekajcie. Żołnierzu, pilnujcie go. Ja. Następny. Kenderhold. Żyje. Czegoś. Krystian. Porna me. Grzech Żółka. Krzeń. Fajce. Dobra, stąpić. Następny. Mhm. Guten, tak. Florian. Damy. Marciniak. Przyjął baza, czekam. Kuta. Florian Marciniak. I co pan Florian to robi? A na piwko przylazłem do kolegów. Wszyscy do kolegów. A. Dobra, stąpić. Długo będzie trwać, czy ta kontrola? Jeszcze chwilę. Cisza. Następny. Przyjął baza. Przepraszam, ofertę. Kto odpowiedział, czy długo będzie trwała ta kontrola? Dektol. Zastrzel go. O. Strzelaj. Lag. Znaczy oczy. Się zadzi... Bo jaki twardy. Wspomniał, że to się robi inaczej. Wszyscy to z pola twardzi są. Widzisz? I OFRP, przepraszam jeszcze raz. Rudy, gdzie jest rower, kurwa, bo nie mogę znaleźć. Rower? No rower. Trupem faren, jesteś trupem. Dobra. Tisza tu. Żyje. Zbijone. Już nie. Stąpisz do szeregu. Już, tak. Dobra. Stop ty, Jezus Maria. Herr Komendant. Nadałem do bazy. Się, nie czarny. sorry, ale nie mogę wytrzymać. Dobra. Namę. Pas? O ja bolę. Co to namę. Namę. Co to było? Herr Komendant, nie dobra, wiem. Dobra, jedziemy to sprawdzić, Machtel. Macie szczęście. On ma nóż! To jest scyzorek, a nie nóż. Ale wyjął. Dla mnie to wyglądało jak nóż. Jedziemy, co to za wybuch był, Machtel? Ja u kolegi szczęście, to jest kolebę mieliśmy szczęście. Nie przeszedłem. Krystian, czemu się nimi nie zajęliśmy? Tym razem trzymam upiekło. Oni mieli broń. Teraz to rzeczy. Tak, ale rozdzielili się, wtedy mogliśmy ich załatwić. Jeszcze rowery spierdalacie, sorry, dobra, nie mogę znaleźć. Kto kurwa nazwał Tutor Farer Hard, kurwa rower? Czemu nagle dwie pierwsze osoby pobiegły? No właśnie. Schowajcie się, nie stójcie jak w środku. Wysiadać. Kazał nam spierdalać, to pobiegłem. Zabierzcie ciało. Może następnym razem po prostu się nimi zajmijmy. No
jak się chcesz zająć trzema typami z bronią? No ale patrz, jeden był w budynku. Ktoś mi pomoże z tym ciałem? No tak, tylko zauważ, że jak podejdziesz... Okazji, żeby to zrobić, moim zdaniem, tylko problem był z tym, jak się dogadać, żeby się nie skapnęli. Tak, straciliśmy... Dobra, strzelaj z KMA, ostrzegawczo. Nie mamy. Nie mam ani... Jest, dobra, halt! Halt! Skończyłem, stawam. Tak, ty! Ty! Co tam w szeregu? Ja? Widziałem cię. Co tam się chowa? Jezus. O, Guten, tak, to znowu wy? Też macie takie ściny? Tak. Jak tak. Ty mnie za tego, jak ty przybijasz wzrok? Tak. Bóg, nie, nie, jak przybijasz. No, co tam? Ojoj. Dobra. Name. Ja, Herr Kommandant, ich heiße Peter, Peter Grzypta. Grzypta. On gada po niemiecku. Grzypta. Du sprichst eine Deutsche, ja? Ich spreche Deutsch, ja. Dobra, wzywaj więźniarkę. Przydadzą się tacy na Pawek, żeby przysłuchać, może jesteśmy na temat ruchu oporu. Ty. Tu i ręce za głowę. Bita, 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 bita. Dobra. Czy ty? Ręce, ręce. Kamil. Was? Tutaj patrol, mamy więźnia do przewiezienia. Wyrzucie więźniarkę na róg. Na róg głównej ulicy. Miecie mówić po niemiecku? Mieszkania 3? Tak. 33, mieszkania 33. Widzieliście coś podejrzanego? Tak. Znaczy co? No, tam po drugiej stronie miasta była grupa... Znowu! Ja się muszę opieścić. Ach, te butle z gazem to wybuchają. Dobra. Jesteście wolni, obywatele. Pamiętajcie, że każdy z was, kto będzie współpracował z szarymi szeregami, zostaje zastrzelony. Wezwałeś tą miziarę? Tak jest, już będzie jechał. A tak naprawdę to ją wezwałeś, czy nie wezwałeś? I zajmuję się tym. A, rozumiem. Bardzo możemy go wpakować do motoru. Nie wiem, czy jest na to miejsce, chyba nie ma. Też, Łukasz. No. Dobra. Ja się tu ukrywałem, jak... Tak jest. No, czy oni skończyli sprawdzać? I walecznego wzięli. Bo zaczął po niemiecku szprechać do nich. Dobra, chodź. Dobra, Defi, rozporządzaj nimi, a ja tutaj trupa usunę. Pojechali? Tak. Vivet, jesteś tu dalej? Tak. A możemy robić jakieś poboczne zadania typu podpierdzielenie jakichś zasobów od Niemców czy coś w tym stylu? Wsiadać na rower, a reszta na piechotę wypierdalać, mówię. Dobra. Dobra. Kurwa, gdzie biegniecie? Kto wam pozwolił? A wsiadłem? Chodź, brat. Dobra. To rowerem pojedzie tak, Łukasz, Kolneb, Rawego i niech będzie Wars. Jaki kapitanie, to ty w armii jesteś? Naprawdę nie potrafisz rowerem jeździć, ile ty masz? Właśnie widzę, jak Łukasz jeździ. I'm got flashbacks. To Jack, pomożesz ty. My pójdziemy na piechotę. Idziemy jakąś kupą, czy idziemy lotowo? Ale frajda! Ścigamy się do końca ulicy? Pierwszy! A
A, ciepłe bułeczki czekają. Szybko do tego, do piekarni. O, strzały. O, strzały. Strzelają. O kurwa, dziura. Co, jedziemy po bułeczki? Ja jedę po bułeczki. Gdzie? Ty, gdzie była piekarnia? Tam była piekarnia. Myślisz? Tam nie... Tam jest chyba punkt bezpłatny. To przejedziemy koło nich, chyba się nic tego nie stanie, jak przejedziemy to. Najwyżej nas przeszukają. Jadę po bułeczki. To ciepłe. O, znowu strzelają. O, jaka ładna dziura. Uwaga, dziura. O. O, szwaby. Dobra, nie zawróciły za nami. Jest dobrze. Gdzie jest ta piekarnia? Ile mamy piekarni w mieście? Ty, to czy aby na pewno jest tam ta piekarnia? Kolne! Słucham. No to chyba ciepłe bułeczki się zaczną zaraz kończyć. Guty tak. Może wrócimy teraz i zobaczymy. No właśnie, nie wiem, tak trochę zawsze było ciężko trafić do tej piekarni. Może zawracajmy. Dobra, to oni niech jadą. Ty, kolnep. Wiesz, gdzie jechać? Do niedu? Jest oficer, widzieliśmy jego samochód. Tam słyszałem, że chyba przesłuchują, bo były strzały. No. To prawda. Dobra, to my to obadamy na piechotę, na spokojnie. Wy jeszcze trochę pojeździcie po mieście. A szukamy dalej piekarni. Później spotkamy się tam w Kaukce. A o której godzinie jakoś? 20? Czas w ogóle leci, czy nie? Leci normalnie. Dobra, bo ja nie widzę sekund. Wyłączcie te pedały. Jest 13:47. Tak. To może o 15, albo nie wiem, 14:10. Jakoś 14:10, max 15 powinniśmy być. Dobra. Kolnep! No. To jedziemy dalej piekarni szukać. Tak. My jedziemy z wami. Ała. Dawaj dwójkami pojeździmy. Gdzie jest kolnep? Kolnep. On jeździ na rowerku? No. No to pojechał w drugą stronę. A to wali. Jadę piekarni szukać.
Ja też. Ej, chodźcie ich spytamy, czy wiedzą, gdzie jest piekarnia. Czekaj, czekaj, co? Chodźcie ich spytamy, gdzie jest piekarnia. Dobra. Nie zatrzymuj mi się tak, kurwa. Uważaj, bo tu dziura jest. A czy kto w autku nie siedzi? Przepraszam! Pan może wie, gdzie się piekarnia jest? Halo? 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 Dobra, chuj, nie ma go. Jedziemy dalej. Ała, moje oczy. Tam był, tam oficer leżał. A ja to miał problemy zdrowotne. Co? Ta, oni tam są. Chodź, my to odbijemy w prawo. I my, kurwa. Ała! Ale fajne. O chuj. Ale zniszczone. Niestety. Szkoda. Takie fajne. Niemieckie. Z Luftwaffe wzięte. Halo? Stop? Co stop? User left your channel. User joined your channel. Zostawiamy się do wraku czołgu. Dobra. Chowaj scyzory. Czekaj chwilę. User left your channel. User joined your channel. Channel user switch. Joined your channel. User joined your channel. Znajdują martwego żołnierza, który ma przy sobie mapę i tylko mapę możecie wziąć. Dobrze. I od razu zanieście je Zośce. Channel switched. Kurwa. Chodź. Chodź, idziemy zawieźć Zośce. O kurwa. Na mapie są, jest kilka znaczków oznaczone niemiecką garnizon i więzienie. Channel switched. Channel switched. I oznaczone są, że to są strefy czerwone i że Niemcy mogą tam... Channel switched. Error. Kurwa, jebane oczy. Dobra, jedzie. User joined your channel. Która godzina? A jeszcze nawet drugiej nie ma. To mamy czasu od czasu. A kto to? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ulala. Wali budynek. Gdzie jest Zosia? Piotrunio, zapołaj Zosia. Gdzie jest Zośka? Byłem gotowy. Oficer gdzieś pojechał. Pobiegli na west.
pobyt. No to wołaj, że kurwa. To ważną rzecz dla niego. Pany. Panowie. Ups. Czekaj. Kurwa mać. Teraz lepiej. Dobra, dawaj do tego, do naszej chałupki. Halt! O, Guten Tag! Zejdź z roweru. Guten Tag. Podnieś ręce na głowę. Rekwirujemy rower, jest potrzebny gestapo. Bierz ten rower. Ale dlaczego? Ja tu piekarni szukam. Nie zadawaj pytań. Co robisz? Co robisz? No piekarni szukałem. Karni? Tak, bo ciepłe dobra, bułeczki przywiozłem. Sprawdzimy rower, czy nie ma jakichś podejrzanych przypadków liścików pod błotnikami i zaraz panu oddamy. Dobrze. Dobra, słuchaj pan. Niech pan ze mną podejdzie, opuści pan ręce, niech pan idzie do komendyta, ja pan powiem, że jest piekarnia. O. Z miłą chęcią. User joined your channel. Channel switched. Channel switched. Co, znaleźliście coś? Sprawdzamy właśnie. Dobra, słuchaj pan. Pan pojedzie zaraz w prawo. Nie? No. Pojedzie pan prosto cały czas. Sprawdza przez zyt. Jezus. Nie mogę. Dobra, jak pan pojedzie w prawo i cały czas prosto, to pierwsza w prawo. Piekarnia nazywa się Backe und Backerei. O, Backerei. Tam bardzo dobre chleby w piekarni, nie wiem, czy to jest pański. Zaraz panu oddamy rowerek. Proszę być cierpliwym. Co, jest cały? To światło mi się wydaje podejrzane. Takie jakieś dziwne jest. Czy ja wam kazałem barany sprawdzać stan techniczny tego rowera, ale, czy znalazłeś powiadomości? Ale pod tą osłonką mogą być listy. No to zbić klosz i sprawdzić. Wszystko dobra. Na korzyść Rzeszy idzie. No, dawaj. Dobra. Nie, no dobrze, nie. Jest sama żarówka. No. Dobra, proszę wsiadać i jechać jak najszybciej. O, dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Ale wjechał w latarnię. O, ile Polaków idzie? Ile trzeba wjechać? Tak, z tym się zgodzę, robię to idealny gestapowy. Taki wręcz za dobry. Jest Zośka w domu? Łukasz, kurwa, gdzie ty jesteś? Gdzie wy jesteście wszyscy? Nie wiem, Jacku chyba poszedł spać gdzieś na drodze. A Zośka jest w domu? Nie widziałem Zośki. Kurde, wiesz, szkoda, bo mam dla niego prezent. Co tam jest na dachu? Nie wiem.
Ej, wpierdolimy się do środka. Ja pierdolę. Halo, halo? O, cześć, Wiwet. No hej, Rabia go zaczął. Kurwa mać. No. Mapa chyba. Kurwa, zapominam, żeby nie przyciskać prawej. No. Mapa. Albo wzięliś jakąś broń, która może lagować. Kurwa. Co jest? Addonów nie mam? Nie mogę wejść, kurwa, bo addonów nie mam jakiś. Ja pierdolę. User left your channel. Ja pierdolę, no ja zaraz wejdę. Channel switched. Kurwa, gdzie jest Zośka? Gdzie jest Zośka? Nie wiem. Draku! Gdzie jest zjebana Zośka? Nie wiem, chodź. User left your channel. Channel switched. O, super. Jak... O-o. No. O-o. O. Nasze rowery. Czekaj. Czekaj. Bo jestem na mapie. Dobra. Jest tab, ale i się poprawiło. Strefa czerwona. Kurwa mi nie. Nie mogę przesunąć mapy nawet. No nie, znowu. O. Dobra, jestem. Dobra, jednak już wiem, żeby na mapę też nie wchodzić. Mi się poprawiło ogólnie. Coś? Gdzie jest mój kur... A, dobra, czekaj. Dobra, mój rower jeszcze stoi. A mój jest tam, gdzie go zostawiłem, tak? Tak. Dobra, biegnę po niego. Która jest w ogóle godzina? Aj, bo zaraz będzie tego, 2:05. Dobra, jedziemy do Gestapo. Joined your channel.
Chodzimy do gestapo i podarujemy jedną bułeczkę. Ej, udar? Tak, udar. Kolega dostał udaru. Dobra, gdzie jest Zośka? Nie wiem. Ten rower dalej jedzie, weź go uspokój. Zośka. Wracajcie, zaraz ciemno. Zośka. Właśnie kolega Holner dostał udaru. Zośka. To jest. Mam coś dla ciebie. Tomasz. Zobaczysz. Ała. Nie wiem gdzie jadę. Dawaj. Mocne te rowerki. Dobra, jadę. Rowerki, tylko moje nogi. O, cóż to. Świateł, o, widzę światełka też połączaliście. Ale to było piękne. User left your channel. Kurwa, drzwi są zamknięte. User joined your channel. Zośka klucza nie ma. User left your channel. Halo? Halo, gestapo? Halo? Ty, nie ma nikogo. Dobra, zamykaj drzwi. Nie. Zośka. Dobra, dołączcie do mnie, do drużyny. Jakby to powiedzieć, rozklejam się. Bo się wywróciłem na głupi łeb i naciągnąłem sobie mięsień i teraz znowu zaczął boleć. Czy mój to? To. O, dziękuję. Co jest, kurwa? Dzień dobry. Dobry. O, wróciłeś z udaru. Tak, bo wpadłem do rowu. Do toalety. Gdzie? Spoko z Warsem znaleźliśmy miejscówkę na bazę. Dołącz do nas, kolny. I Detol też. Cześć, Sniper. To nie Wars? Że spoko miejscówka. No. Ty nie chcesz wiedzieć, co się stało. Sobie tak jedziemy. I Defi zapomniał, że jest wielka dziura na środku, nie? I się w nią wpierdolił.
My się tak jedziemy, jedziemy, a nagle defit, jeb! Czekaj, ktoś idzie, ktoś idzie. Podaj hasło. Hasło? Tak, hasło. W dupę czasło. Było podawane o 14:10. Widocznie nie przy was nie było. Do widzenia. Nie mamy hasło. Detol, powiedz im coś. Zajebali mi rower, kurwa. Jacku, dąż do drużynki. Robimy. A to jest problem konia, twój rower na środku został. No Rawego! Wchodź kurwa, nie będziesz się pierdolił. To je pali mi rower, kurwa, dołącz. I drzwi kurwa, w tramwaju okay. Mieszkasz. Dobra, dobra, dobra. Spoko, z Warsów znaleźliśmy miejscówkę na placu, że taka niby willa zniszczona, ale jest dostęp do balkonu i do środka. To wojnusz. I... Już, już. Obstawiając dwa miejsca, obstawiasz cały budynek praktycznie wejście. A to jest taki jeden budynek podzielony na trzy. No. I w sumie niby blisko od gestapo, ale nie spodziewałem się tamtego miejsca. Bo kurwa, to by było sprawdzić, Zośka, co się dzieje w mieście. Zośka udaru dostał, to chwilę sobie poczekamy. No ja dostałem udaru, kiedy drynąłem na rowerze. Kolejny dostał udaru. Chyba też dostał. Serwera nie widzę. Serwera nawet nie widzę. Świetnie. Widzicie w ogóle serwer na liście, bo mi zniknął. Na razie mam wywołaną armę. Sobie daję z tym siana. Ja też wracam. No. Trzeba by broń ogarnąć. Ach, coś to, ja się zwijam, nie będę odpalał army znowu, jak nawet Piotr mnie serwa ponoć nie widzi. Nie, jednak spierdol w sumie zakładek, wiesz? Jest. Dodać. Dobra, pomęczę się jeszcze. Nie, na rysy tak siedziałem. Nie będzie. Mogliśmy ich już załatwić wcześniej, to byśmy mieli tą broń z głowy. Ale jak oni do nas podeszli, bo ja ci tam powiedziałem. Dobra, panowie, pogadamy sobie już na tym chałupie. Ale to rozwodzę. Hopy! Wracać tu! Czemu? Kurwa, gdzie oni jadą? Do oficera, bo dostali informację, że oficer jest pijany w jednym z barów. Szybko, chodź, biegnij za mną. No time to explain. Ej, Konlep! Co? Dawaj my na skróty. Ale ja nie wiem, gdzie to jest ten batko, w innym miejscu. Ty, ja mam przestranę, bo ja mam mapę. Daj mi. A chyba masz na mapie zaznaczony ten bat, czy nie? Nie wiem. Bo oczy bolą, jak chcę mapę paluszkiem przesunąć. Wybacz. Dobra, to sobie pójdziemy powolutku, a nie niech jadą. No kolejny chyba udaru dostał. Kolnep. Tego ferpe dla mnie już jest to bez sensu. No za dużo ludzi wywala. Za często. Nie, że dużo, tylko za często. Dlaczego się z tego byśmy tu w lewo skręcili? Jednak nazwa alfa version of map jednak coś może dawać do zrozumienia. No. Też prawda. O kurwa. Dobra, działa. Ale wiesz co ci powiem? Co? Że nawet mi moją kamerę przycina. Pewnie ta kamera jest słaba. No nie powiedziałbym. Troszkę pewnie za nią dałem. Pewnie ma znaczek GeForce. Nie. Ma znaczek obysy. Więc to...
Na pewno jest wina naszej miejscowości. Ty, zgubiłem ich. Ała, moje oczy! Channel switched. No. Co? Wam też skraszował? Udaru dostałem, no. Że cała misja się wywaliła? Nie. Nie, coś jest z mapą nie tak po prostu. No. User joined your channel. Nie wiem, pamiętam, że już grałem na tej mapie i takich problemów nie było. Więc nie ogarniam, o co biega. Dobra, wbijam. Chyba, że Defi źle zoptymalizował tego. Co, Zeusa? Tak. Bo on to na szybko robił. A, no to nie wiem. A może on coś w klikach porobił? Lolo, kurwa. Ile tu już osób siedzi? O kurde. Kamrop. No. A, bo dobra, tobie nie powiem. Warsowie mogę powiedzieć. Przyciskaliście sobie prawy przycisk z myszy? Tak. Ale czułem. Powiem ci, tak samo mam na mapie. Ale tak ja na przykład nie przyciskałem i teraz krasza dostałem. Nawet na mapie też tak miałem, że dostawałem laga i nie mogłem w ogóle mapy przesunąć. Kurwa, Ja pierdolę. Już oficera mieliśmy. Już kurwa w tym barze oficera mieliśmy. Łukasz, i mnie wyjebało w ostatnim momencie. User joined your channel. Maciek, ciebie też wypieprzyło? Czekaj, może wrócę. Tak. User left your channel. Kurwa mać. Chyba drugiego crasha dostałem. Żeby aż tak szybko? A nie, dobra, jednak nie.
User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Channel switched. Co? Ja muszę mapę wziąć. Kto to biegnie? Łukasz! Łukasz, Zośka? Kurwa, złapali mnie dwa razy! Nie obchodzi mnie to, gdzie jest Zośka? Nie ma Zośki, ale mamy pojazd i Lugera. A ja mam mapę. Ja też mam mapę już. A mapa jest dla Zośki. Są dwie mapy już. O. W tym momencie, Łukasz, no. Jest coś takiego, że rozwiesili ulotki. Kogo szukają? Nie, mamy wszyscy się zgłosić. Że mamy się wszyscy zgłosić do tego, do Gestapo. Bez szans. Bo inaczej kara śmierci. Jak nas złapią. To jest jeden chuj, kurwa, teraz. Nie, idźmy. Zacząłem się na jakiś patrol i zdobędziemy broń. Mogę puścić rower? Dobra, zrobimy to tak. Żeby nie stracić chociaż jednej mapy. A wyjaśnijcie mi, co się stało z Devin? W sensie z Rudym? No z Zośką. Nie, nie z Zośką, kurwa, sorry. Z Zośką? A Zośka to jest dowódca. No tak, co się z nim stało? Udarł. Usnął na dłużej. Dobra, działajmy, nie traćmy czasu. Aha, się super. Kończy. Udar, dobra. Dobrze. W takim razie... jedna osoba po prostu zostanie. I cię gdzieś skampi. No tak, mogę pojechać tam trzeci raz. Trzeci raz mnie nie pojmą. Mogę się założyć. Ja mogę pojechać, bo jeszcze nie jechałem. Nie będą tacy hams. Nie zrobił mi tego. Trzeci raz tam jadę, kurwa. I teraz tak, albo to będę ja, albo Jacku. Jacku? Co jest? Ja mam Lugera, to mogę zostać tu, kurwa. Ty zostań, ja się pokazuję. Właśnie powinniśmy czekaj, go użyć, ja ci dam Lugera. Drugą mapę. Mamy jeden magazynek tylko do tego Lugera. Wiem, ja mam ale mapę. Jeżeli będzie ale potrzeba, daj ci to drugą lepiej... Jeden magazynek wróci. O Boże. Kolejny. Panowie, jesteście wezwani do tego, żeby pojechać na ten. No wiemy, jechać? Ale to nie znaczy, że musimy to zrobić. Musicie to zrobić, kurwa. Bo? Bo jak was znajdą, jak wy tu stoicie, to was rozstrzelają. No to jak znajdą, ruszamy się stąd. Ej, Wiweci! Rawiego, nie denerwuj mnie. Wiwet. No? Postaw tam jakąś skrzyneczkę w środku, jakąś taką szafeczkę, żebyśmy mogli rzeczy chować. Dobra, ja idę działać, nie wiem, jakby nie będę wsterczał. Kto chce, to za mną. Wtedy... Ja idę na... Bo tak teraz z rzeczami iść do nich, to tak średnio. Już, spoko, już ten stawiam. A, i cały czas ktoś udaru dostaje. No ja nic nie poradzę. I na mapy, ale chuj. Dobra, masz skrzynię? A, czy działa? Możesz chować? O, jest git, dobra. I Jacku, zostaw Lugera. Zostaw te dwie mapy. I zamykamy je na klucz. Mapy możecie mieć przy sobie. Tak? Tak. O nie. Dobra, jest git. Dobra, i zamykamy ją na klucz. Dobra, ja już zamykam. Tam Lugera wsadziłem, kurwa. Pamiętaj. Dobra. Sowana, znaczy zamknięta. Łukasz, poczekajcie, odegracie coś. Łukasz z tym... Jakiem? Zaraz wam dam... granaty zapalające i wrzucicie je do tego, żeby spalić. O! Gestapo? No.
A. Ej, palimy Żydów. Jednak wezmę tego Lugera już. Nie, nie, nie bierz Lugera. Macie 6 Mołotowów. Macie? To ty trzy ja. Tak, jest. Ale to chyba pójdziemy z buta, co? Tak. Chyba coś mi się wywali. Dobra, Jacku, dawaj. Chodź. Jacku! O! Chodź. No chodź. Ty, typa. Ty pamiętasz, gdzie było to gestapo? Tak. To on ma. Hop. Bo ja sobie wpadkę jedna. Kurwa. Dobra, to jest pierwsza ulica. O kurwa, to jest... Dawaj. To teraz będzie chyba tu, nie? Nie. To jest kurwa... To będzie tu. Nie, to nie jest to. Jest ta pojazd kurwa dalej. Kurwa mać. O, Zośkę! Co? Co? Skąd ty takie rzeczy wiesz? Właśnie nie wiem nic. Po tym placu jeszcze jeden plac i w lewo i w prawo będzie. No, jeden duży plac, zaraz idziemy. Normalnie ulicą zaraz teraz idziemy. Gdzie to było? Na tym placu, przed nami, tutaj. Na samym rogu będzie. No to trzeba ich tam spalić. Co? Nie wiem, wchodzimy i rzucamy, czy z odległości? Kurwa, nie wiem. Musimy podejść wystarczająco blisko. Czekaj, czy to ten plac? Tak, to jest ten plac i gestapo to jest ten duży budynek, kurwa, na rogu. Tam, gdzie jest flaga. Widzisz tą flagę? Tak. Tam jest. I chyba ktoś tam, kurwa, biegnie. Problem. Tam jesteśmy... To nasi, to nasi. Dobra. Cześć, cześć. Uciekaj stąd. Idziemy ich palić. Uciekajcie, SS jedzie. A to my ich idziemy palić. Jak spalić? No i mamy koktajle. Widzenia. O kurwa. Chowaj się. O kurwa. Co? Pierdolaj, chłopie! Po co pan
przeglądu, kurwa. Co ty pierdolisz? O kurwa. No to nie podejdziemy. Teraz cicho. A teraz na szybcie. Oni ich gonią. Kurwa. Nie wiem jak tu przebiega. Chowaj się w chuj. Chowaj się w chuj. Dobra chłopaki, uciekajcie, szanujcie życie. Aha. Dobra. Do bazy. Tata. Dawaj. Już się zmęczyłem. Ała. Wędrowaliście. Chyba, że gdzieś się innym razem spalimy. To przez ich akcję, kurwa. No i musimy szybciej to zrobić wtedy. No ale to przez ich akcję, kurwa, teraz tak się odkurwiło. No to bardzo przez ich akcję. To oni, kurwa, widziałeś, czym oni biegli? Tak. No właśnie. Ciekawe kto tam był. Jeżeli tam Rawego, był Rawego. Kurwa to poprowadził. Tak? Tak. No to kurwa zajebiście. To brawa dla niego. To takie fuj. Bo on bez broni chyba długo nie wytrzyma. O tak kurwa. Chcesz fajkę, jak do domu będziemy? Co? Chcesz fajkę? Nie, nie palę. O kurwa. Miałem tamtą drogę, wracałem tędy, kurwa. Jak pobiegłem po rower. Zajebali mi go. Jeszcze jedna. Żeby kurwa tu gdzieś gestapo nie szło. Będzie po nas. No masakra ogólnie. Kto tą akcją zarządzał? Co? Kto tą akcją zarządzał? Że zdobyliście broń. No. Powiem tak. Bo no nie powiem tak, tylko kurwa śpiewaj, ja pierdolę człowieku. Panowie słuchajcie, dostałem cynk od człowieka z AK.
że po incydencie na tym posterunku Gestapo Niemcy będą przeszukiwać całe miasto i dostaliśmy granaty zapalające podobno Łukasz i Dziaku Macieje. Tak, mamy je. Mieliśmy dostaliśmy je, mieliśmy Gestapo. Kubel Wagena. Tylko teraz tak. Przez to, że... Czekaj, Dziaku. Pan Rewago... Czekaj, poczekaj. Dobra. Nie denerwuj się. Defi. Czy wydałeś trzem czy tam czterem osobom pozwolenie na to, żeby poszły same i rozjebały całe Gestapo i wzięły sobie broń? Powiedziałem, żeby się rzucić na nich, bo no nie chciałem, żeby nasi zginęli tam. Właśnie my żeśmy z Jackiem sobie szli ich ładnie podpalić. Nagle patrzymy, a nasi z bronią sobie biegną i SS kurwa przyjechała. I zaczęli nakurwiać do wszystkiego, co się rusza. No, ja powiedziałem, że to jest ten moment, bo już chcieli nam drugiego odstrzelić naszego. No. I powiedziałem, że to jest ten moment teraz albo nigdy, no i rzuciliśmy się na nich z scyzorykami. Ktoś nad bronią idzie. Dobra, bierzcie granaty zapalające, gdzie one? No my z Jackiem je mamy już. Gdzie są te granaty, Łukasz? No my je mamy w tej. Ja mam w mundurze i Jacku ma w mundurze. W kieszeni. To nasi. Tak ogólnie to lepiej, żeśmy się tego... Ja wam podam teraz kluczyki i będziemy musieli skrzynki zamykać na klucz. Żeby nikt nam ich nie zabierał, nie? To weź wrzuć do tego. Znaczy poczekaj, pierw pójdę wszystkim klucze rozdać. Jeżeli będą... hopy! Jak chcecie klucze do skrzynek... Jak chcecie klucze do skrzynek, to są na skrzynkach. Tam idźcie, weźcie, żebyście mogli otwierać i zamykać. Jutka i Rawego, idźcie sobie po klucze do szafeczek. Gdzie są? Mogli... No na szafkę. Nie słychać cię. Co? Nie słychać cię praktycznie. Bo gadam na szep. To przestań. Rewego, idziesz szybko do tego i chowasz to, bo kurwa nie będziesz chodził po tym. I zamykaj to na klucz. Tak samo, wszystko co podejrzane to wyjebać i zamknąć szafki na klucz i że będziemy teraz robić tak, że niby nie mamy nic. Ale nic nie ma w tych szafkach. I że są pozamykane. Jesteście pewni, i nie że chcecie zostawiać wielkie skrzynie, które mogą być podejrzane. To jest szafka. One są zamykane na klucz i będziesz udawał, że nie wiesz gdzie jest klucz. Będziesz mówił, że to jest do kurwa twojego domu klucz. A nie dobra, do szafki. Są na tyle inteligentni. Dlaczego tam się coś... Czemu coś tam się dymi? Czemu tam są dwie dymy rzeczy? No. Już tam podejdziemy. Rzuć te granaty zapalające. A to jest Dziaku, mam. Ja mówię, weź ale chłopaki, jeżeli oni są na tyle inteligentni, to oni stwierdzą, ale dobra, chuj, no. Wyłamy ja nam zamek, skoro nie macie klucza. No to Dziaku gdzieś zniknął, świetnie. Ale tam jest drugi. Czekaj, bo mnie oczy bolą. Ała. O. Czwarty jest na środku drogi do posterunku. Poczekaj, bo mnie znowu oczy bolą. Dobra, jednego sobie zostawię. Mogę iść jeden z rowerów, który został? Tak. Są dwa jakby, co nie? No, pozostawione są. No, Jacku, miał jeszcze trzy, to będzie czatego. Wiesz, że z czego wziąć, nie? To czekaj, to ja się przelecę jeszcze po te trzy. Ile to miejsca zajmuje? Dużo. Ja lecę jeszcze po te trzy, co Jacku miał i dostał udar. O kurwa. O kurwa. Miotacz. Palom. Niemcy. Defi, zamykaj szybko szafkę. Panowie, oni spalą tu wszystko. Żywcem palą. Strzelają, naszego zabili. Spierdolamy do nas. Dobra, bierzcie broń i się chowajcie. Broń! Tylko otwórz sobie szafkę, bo są pozamykane. Kurwa, sunąć się. Matko, to bigerowego. A co się stanie,
jeśli samochód znajdę. Ale jakby to był dźwięk. Ale to jest młoda, że oni tu padną. Ale wiesz, że... Prawdopodobnie Niemcy biorą odwet za wczorajszą akcję. OFRP, nie możecie wziąć miotacza. A możesz mi oddać mi karabin? Bo z lugerem mi się to nie widzi. Dobra, zamieńcie się. Koleczne. Dobra, ja panoczki się chowam w ubroju. Ej, kurwa, ruszać się, bo kurwa zaraz pospalają was. Tu nie ma amunicji do tego. Brawo! Chopy, kurwa, chować się, a nie stoicie wszyscy, kurwa, w jednym miejscu. Bo zaraz tu przyjdą i wszystkich was popalą. Waleczny. Moment. Kurwa, fajnie. Dobra, mam młotowa. Kurwa. I drzwi od domu też zamknąć. O kurwa. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Channel switched. Ała. Kurwa, palą wszystkich. Też bym wziął kawałkę. Oj, też bym wziął. Wezmę, tak czy siak. Tak czy siak wezmę. O kurde,
kurwa, mnie to minęło. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. To jest, ty coś wołasz? Nie. Ja sobie chodzę. Oj, to się źle skończy. User left your channel. User joined your channel. Tam też bym chyba wyszło. User joined your channel. O, zabolało mnie. Rączka mnie bo. Idziemy szukać miotacza. Dobra, brawo ja. User left your channel. User joined your channel. Jeb. Halo, witam, dzień dobry. Dobry. Dobrze. Że naprawdę zajebiście było, nie? Zagramy to kiedyś jeszcze raz na mapie, kurwa, bez lagu. Tak. Nie potwierdzam. Okej, chłopaki, no wyszło na to, że kurwa, no nie wina serwera, nie wina kurwa Zeusa, tylko rozjebał nas serwer. Spokojnie, mam w chuj takich misji, jeżeli fajnie graliście. Okej, dzisiaj trzy osoby powinny dostać bana, ale chyba mnie kurwa to, że dobrze odgrywanie było, łagodzi obyczaje. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli pewne ten i osoby, które nagrywały, bardzo wdzięczny będę, żeby udostępnić to na naszym czacie. Zacznijmy może od najlepiej się bawiących, czyli Polaków. Też się dobrze bawiłem, chamie. Morda. Ja wolę sobie zacząć, bo niedługo mogę się zwijać, chyba że zacznę kolejną misję. Nie. Szczerze, na początku zdawało mi się, że to może być spoko, ale ostatecznie przez to, że nie dało się nawet celować sensownie, przybliżać, czytać mapy i wielu innych rzeczy, to po prostu wyszło to tragicznie. Śmieszne momenty, jedyne co było, bo fajnymi, to ich w sumie nie do końca mogę nazwać, kiedy nożami odbijaliśmy zakładników i kiedy nożami atakowaliśmy SDKFZ-a i to w sumie było wszystko. Była totalna rozruba w dowodzeniu, nie wiadomo było, co się dzieje, jak dla mnie. I autentycznie nie wiedziałem, kto mną dowodzi, więc po prostu zacząłem działać samemu i z osobami, które spotkałem. Więc no, to była trochę lipa, co do materiału, to mi się nie nagrał, bo po prostu moja arma nie wyrabiała, miałem dzikie lagi, nie wiem, czy to w sumie wina tej mapy, tak, czy mojego nagrywania.
albo źle, więc nie wiem, mogę wysłać to, co nagrałem do momentu, w którym arma zaczęła siadać. To tyle chyba. Jeszcze okay. Pytanie, czy coś będziesz robił Kryzysa Szybkiego? Dzisiaj już chyba nie. A, szkoda. Dobra, Warz Waleczny. W Polaku był? Ja byłem w Polakach. Ja w Warz? Dobra, to Warz teraz. No, zamysł misji fajny. Jak zwykle coś poszło nie tak, ale to jest inna sprawa. Tak to były momenty śmieszne, były momenty poważne. Papa, na końcu mnie chyba...